odpowiadać. Nie dałeś mi koźlęcia, żeby się zabawić z przyjaciółmi. A kiedy wraca ten syn twój marnotrawny, który roztrwonił twój majątek, żynąc z nierządnicami, tutaj syn mówi o tych nierządnicach, my nie wiemy, czy to była rzeczywiście prawda, czy starszy syn by to zrobił, gdyby był w jego sytuacji i przypisuje swoje własne pragnienia swojemu młodszemu bratu, ale w każdym razie wyładowuje gniew na swoim ojcu. I tutaj właśnie ta postać, która no, w tym momencie nie była w powitaniu, ona przez Rembrandta została umieszczona. To także jest autoportret Rembrandta. Proszę zwrócić uwagę, charakterystyczny wąsik, charakterystyczny kapelusz. To jest ten Rembrandt u szczytu sławy. Rembrandt, który popełnia wiele błędów, jest arogancki. To jest ta scena, prawda, która, kiedy on w ten sposób wygląda, on wtedy tą Gertę oddala, prawda, sądzi się z nią, sądzi się z wszystkimi, prawda, rozrzutny jest, wydaje pieniądze swojej żony Saski, potem wydaje też pieniądze swojego syna, bo syn odziedzicza później, jak się żeni, tylko 7 tysięcy guldenów z 20 tysięcy. Czyli Rembrandt nie tylko przepuścił wszystko, ale przepuścił także i swoje 20 tysięcy guldenów i 13 tysięcy guldenów swojego syna. Prawda? Nie jest to tak do końca krystaliczna postać. I wtedy Rembrandt widzi siebie samego w postaci tego starszego syna. Ale pod koniec życia już nic nie ma w nim z tego aroganckiego, zarozumiałego, z pełnymi pretensjami syna do świata i do Pana Boga. On jakby rozumie wszystko, co się w nim zaczyna dziać. Ta scena tej całej rodziny to są trzy portrety. Również autoportretem w sumie Rembrandta według Newmana jest ojciec syna marnotrawnego, ale jest to już portret duchowy. Rembrandt pod koniec życia zaczyna być ojcem. Zaczyna czuć, co to być ojcem. Jeszcze za chwilę powiem, bo jeszcze dopiero to nastąpi właściwie po namalowaniu tego obrazu. Otóż mamy taką scenę, jeszcze jest ta postać stojąca z boku. Prawda, taka trzecia postać, czwarta. W większości interpretacji będziecie Państwo mieli podane tutaj przez wielu historyków sztuki, że jest to postać starszego syna. Dlaczego? Dlatego, że ma tą samą płaszcz, co ojciec. Ale pomyślmy o jednej rzeczy. U Rembrandta zawsze wystawiała postać. Różnica między tym człowiekiem a ojcem jest niewielka wiekowa. Gdybyśmy porównali młodszego syna z tym, jaka by była różnica między braćmi? Przecież on by być mógł ojcem tego, nie? Czyli tu bardziej jest ten. Interpretuje się to bardziej, poza tym ta postać stoi na szacunku. A ta postać, która siedzi, czyli ona podchodzi jakby nonszalacko dla ojca, bo on jest tą częścią rodziny władającej. Oczywiście postać tutaj tego mężczyzny to jest postać samego Boga, który z radością przygląda się tej scenie. Prawda? To jest ta scena, jak w przypadku właśnie Uriasza Hetyty, jakbyśmy wzięli tą postać proroka Natana, o której mówiłem w poprzednim moim wykładzie. Powrót syna marnotrawnego jest przede wszystkim właśnie tym portretem duchowym. I ja tu sobie pośpieszę. Tak jak powiedziałem, ostatni moment, ostatni obraz, który Rembrandt namalował. Ostatni jego wielki testament. Oczywiście on miał wielkie kłopoty ze sprzedażem tego obrazu. Spadła na niego ogromna krytyka. Uznano to za najgorszy obraz, jaki kiedykolwiek Rembrandt namalował. To taka pociecha dla artystów. Im bardziej cię skrytykują za twój obraz, to po latach może się okazać, to jest niewątpliwie najcenniejszy obraz, jakikolwiek powstał na świecie. Wśród tych kilku najlepszych obrazów świata. To wszyscy znawcy sztuki powiedzieli, że to jest do niczego. Że Rembrandt się zestarza, już nie potrafi malować. Ale czas pokazał wielkość samego Rembrandta i wielkość dzieła, które namalował.
Kiedy umiera Tytus, Rembrandtowi zostaje jedynie córka Kornelia, która wtedy ma 12 lat. O córce Kornelii właściwie nic nie wiemy. Bardzo wiele wiemy, że jak z pism ludzi, którzy go odwiedzali, którzy kupowali, z listów, możemy się dowiedzieć, że Kornelia służyła jako wieszak do malowanych obrazów. Czyli Rembrandt ją ustawiał, bo nie stać mu było na modela, zakładał suknię, ona trzymała, żeby on odpowiednio mógł namalować. Ale nie namalował żadnego obrazu, który by zatytułował, że to jest jego córka Kornelia. My się tylko domyślamy z jego obrazów, która z postaci może być ową Kornelią, córką Rembrandta. Przez podobieństwo do jego matki Henrykę, do jej matki Henrykę. Natomiast portretów Tytusa mamy dziesiątki. Bardzo często go rysował, malował, podpisywał jego obrazy. Tytus, natomiast Kornelii niewiele mamy. Możemy się domyślać, że być może ta młoda Żydówka z naszego Zamku Królewskiego w Warszawie, no może to jest ona. Może ta dziewczynka sprzątająca z miotłą, bo wiadomo, że ona sprzątała, gotowała mu, prała, robiła wszystko to, co matka wcześniej robiła po jej śmierci. Nie nauczył jej też malarstwa, chociaż wtedy w Holandii bardzo wiele kobiet malowało. Wiele córek malarzy było nauczonych przez ojca malarstwa. Rembrandt nie nauczył malarstwa swojej córki. Być może nie chciał. Ale nie wiemy, skąd się wziął. Są takie przypuszczenia, że właśnie tutaj mamy matkę Henrykę, kiedy była młoda. Jeżeli ją porównamy chociażby z Lukrecją, którą namalował Rembrandt, właśnie w tych późnych jego okresach, kiedy właśnie Kornelia miała te 14 lat. Przez porównanie do matki, no, widzimy te rysy podobne, prawda? Więc przypuszczamy, że właśnie ta Lukrecja jest właśnie córką Rembrandta. Ale to są tylko nasze domysły. Jest osobą bardzo smutną. Zresztą no, scena, którą przedstawia, oczywiście to jest scena Lukrecji, która zostaje zgwałcona, która popełnia samobójstwo, prawda, w obronie własnej właśnie zhańbienia. Ale popatrzmy się na kolejny obraz. Tu znowu mamy Henrykę Stoffels, która miała 24 lata, no i tą 14-letnią Lukrecję, prawda. Widać duże podobieństwa, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta postać Lukrecji to postać samej Kornelii. Kornelia, mając 14 lat, wyszła za mąż za ucznia Rembrandta, młodego Nela. I tak się przypuszcza, że ten obraz Żydowska narzeczona został namalowany przez Rembrandta jako prezent dla państwa młodych, że przedstawia on właśnie młodego Nela i córkę Kornelię. Gdyby tak było, to można by powiedzieć, że Rembrandt wynagrodził to, że nigdy nie namalował Kornelii. Dlatego, że owszem, są portrety Tytusa, ale nigdy tak dobry obraz jak ten. Ten obraz jest jednym z najpiękniejszych obrazów miłości, jaką została namalowana. Van Gogh, kiedy zobaczył ten obraz, to powiedział, że oddałby 10 lat swojego życia, gdyby przed tym obrazem mógł spędzić 2 tygodnie o chlebie i wodzie, żeby tylko mógł się w niego spatrywać. Tam jest tyle ciepła, tyle miłości, tyle delikatności. Proszę popatrzeć, tu Henrykę daje, tak dla podobieństwa, proszę zobaczyć, że to jest raczej na pewno córka Rembrandta. Ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest gestów miłości, szacunku. Proszę popatrzeć na te dłonie, jak one są tu pięknie namalowane. Ile tam delikatności, wrażliwości, piękna. I właśnie to jest namalowane takimi dużymi pastami. Ale prawda, jak sobie tu popatrzę, proszę zobaczyć, jak
jak ten rękaw, który świeci, prawda? A on jest właściwie takimi dużymi grutami namalowany. Właśnie to jest genialność samego Rembrandta. Proszę popatrzeć na te jego przedstawienie. Jeden z jego ostatnich autoportretów, tuż przed namalowaniem syna marnotrawnego, powrotu syna marnotrawnego. I ostatni obraz, tuż przed swoją śmiercią, na miesiąc przed swoją śmiercią, jeszcze ostatni autoportret Rembrandta, który lekko się uśmiecha. To jest już inny człowiek. On już odchodzi, ma świadomość, że umiera. On właściwie nie chce żyć. Maluje jeszcze ostatni swój autoportret. To jest jedyny obraz olejny, który namalował. Nie jedyny, jeden z dwóch ostatnich obrazów, który namalował przed swoją śmiercią, po namalowaniu powrotu syna marnotrawnego. Jest jeszcze jeden. Proszę popatrzeć na te oczy, które tu są, na ten uśmiech, który jest. I ostatni obraz, przy którym właściwie, to jest ostatni obraz tuż przed swoją śmiercią, kiedy maluje Symeona, ofiarowanie w świątyni. To jest ten moment, kiedy Symeon bierze na ręce dziecko Jezusa, którą przynosi Maryja. Mamy z tyłu Maryję i mówi: teraz, o władco, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Ostatni małoformatowy obraz Rembrandta. Ukazuje jeden właśnie z najdonośniejszych momentów w życiu Rembrandta. Otóż kim są te postaci? Oczywiście to jest taki duchowy portret samego Rembrandta, który bardzo przypomina postać Boga Ojca z powrotu syna marnotrawnego. Z tyłu jest najprawdopodobniej Kornelia. Natomiast dziecko, które tutaj widzimy, to jest Tytia, wnuczka Rembrandta. Tego nie powiedziałem jeszcze Państwu, że po śmierci Tytusa, kiedy Tytus umierał, jego żona była w ciąży. Jednakże po urodzeniu córki zmarła. Tytus nigdy nie poznał własnej córki. To jest pogrobowiec, jakbyśmy to powiedzieli. Rembrandt został po śmierci Tytusa ze swoją córką Kornelią i wnuczką, która urodziła się 7 miesięcy później, po śmierci Tytusa. I tutaj właśnie w tym ostatnim jakby akcie trzyma tą córeczkę. Widać wyraźnie, że to jest dziewczynka, a nie chłopiec. Prawda? Więc to jest ten moment. I tu Rembrandt tuż przed swoją śmiercią przedstawia siebie jako Boga Ojca właśnie z powrotu syna marnotrawnego. Przedstawia swoją córkę Kornelię i Tytię, swoją wnuczkę, córkę Tytusa. Kornelia i Nel adoptują córkę Tytusa. Po śmierci Rembrandta wyjeżdżają do Ameryki. Ślad po nich zaginął. Nie wiemy, co się stało z Kornelią, nie wiemy, co się stało z Nelem. Nic nie wiemy. Rembrandt odchodzi. Odchodzi jakby spełniony. Rembrandt świetnie maluje starców. Ktoś nawet powiedział, że jeden z krytyków czy biografów napisał, że od młodości Rembrandt miał jedno powołanie – dojrzeć do starości. I dojrzał do starości, i dojrzał w starości, byśmy powiedzieli. Dlatego, że jakby odkrył istotę swojego człowieczeństwa, istotę wiary, przesłania, życia. Kiedy światło ugasło w oczach Rembrandta, jego serce stało się sercem ojca, który patrzy rękoma, jak w przypadku syna marnotrawnego, powrotu. Rembrandt wręcz fascynował się ludźmi starymi. Jego obraz Symeon w świątyni jest pełen tajemniczego światła. Ma zamknięte oczy człowieka okresu dni, który jednak trzyma w swoich dłoniach dziecię Jezus. Kiedy światło ugasło w oczach Rembrandta, jego serce stało się sercem ojca, który patrzy rękoma. Symeon w świątyni
jest pełen tajemniczego światła. Ma zamknięte oczy człowieka okresu dni, trzyma Jezusa. Te same motywy znajdujemy u postaci powrotu syna marnotrawnego. To tyle na dzisiaj. Pokazałem Państwu te dwa obrazy przy tych dwóch wykładach i chciałem pokazać, jak życie przeplata się ze sztuką. Jak Biblia interpretuje nasze życie. Każdy może odnaleźć samego siebie. Rembrandt był człowiekiem, który szukał prawdy. Myślę, że na końcu życia ją znalazł, nie tylko w sztuce, ale także i w swojej wierze. Nie był człowiekiem bez winy. Nie był człowiekiem krystalicznym. Nie moglibyśmy go kanonizować. Ale na pewno był człowiekiem, który cierpiał, dużo cierpiał i który z tego cierpienia wyciągał wnioski. Mimo, że jakby przeżył wiele cierpień, to jednak odkrył jakby istotę samego życia, istotę swojej twórczości. I być może dlatego te jego obrazy, które mamy, są takie genialne. Dziękuję bardzo. Pewnie zaraz przeciągnąłem strasznie, tak, zwykle. W podziękowaniu od biura wystaw. Tutaj mamy taki album profesora Wicetego Kuczmy. No proszę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za przybycie. Dziękuję ojcu Eugeniuszowi. Może te wykłady razem przy innym artyście się spotkamy. I jeszcze jedna informacja, o czym mówiliśmy już, że po Nowym Roku będzie wykład ojca Eugeniusza na temat twórczości Boscha. O właśnie. Artyści wypowiadają się na tematy, które ich nurtują. Tak jak Rembrandt, tak samo na przykład Stefan Rzechowski, którego mamy pracę w naszych zbiorach. On również wypowiadał się za pomocą swojej twórczości. Nie pisał też, wiadomo, pisał swoje pamiętniki, ale te prace mówią o ich przemyśleniu. No każdy mówi językiem takim, jaki zna najlepiej, prawda? Może tym zakończymy. Za chwilkę będą jakieś ciasteczka podane, także jeszcze można chwilkę porozmawiać i z ojcem Eugeniuszem, i między sobą. No i co? Wesołych świąt.